Witajcie. Dzisiejszy film będzie o tym, jak zaparkować motocykl na stopce centralnej, czyli tak jak to jest wykonane w tym momencie. Dlaczego to jest ważne? Po prostu obserwując wszystkich motocyklistów, szkoda mi was, bo sobie nadrywacie ręce, szarpiecie, przewracacie te motocykle w trakcie parkowania na stopce centralnej, a wyjaśnię wam, jak to zrobić łatwo i przyjemnie. Mam na imię Paweł, pracuję na co dzień we wrocławskim salonie Yamahy. Robię to już od wielu lat, także postaram się wam moją wiedzę sprzedać. Oczywiście za darmo. Słuchajcie więc tak. To jest stopka centralna. I tutaj muszę się już wspomóc odłożeniem dyktafonu. To jest stopka boczna. I od tej pozycji wyjdziemy. Zobaczcie. Na stopce bocznej zaparkować nam jest bardzo łatwo i każdy to wykonuje. Natomiast jeżeli motocykl jest wyposażony w stopkę centralną, no wielu z was unika tego manewru parkowania na czy stawiania na stopce centralnej z prostej przyczyny, bo nie potrafi tego zrobić łatwo. Każdy motocykl jest wyważony tak, że stopka centralna montowana jest w takim miejscu, gdzie bardzo łatwo z motocykl na tą stopkę wrzucić. Trzeba tylko pilnować kilku zasad. Jedną z tych zasad jest następująca sprawa. Najpierw odchylamy motocykl do pionu. Najlepiej podchodzimy do niego bokiem, czyli mamy przodem z motocykl, ustawiamy się przodem do boku motocykla. Trzymamy jedną dłoń za kierownicę, drugą za jakiś tylny element. To może być oczywiście uchwyt dla pasażera, to może być pasek na siedzeniu, to może być nawet stopka dla pasażera. I zobaczcie, opierając stopkę centralną o ziemię, ona ma dwa elementy, dwie nóżki. Musimy tak ustawić, żeby te dwie nóżki oparły się sztywno o podłoże, najlepiej twarde, i ustabilizowały motocykl w pionie. Ten motocykl w tej chwili stoi tylko stabilizowany przez stopkę. I teraz, przyciskając stopą nóżkę do podłoża, wykonujemy następny manewr. Po prostu stajemy i dłońmi lekko podciągamy go za przód i za tył i czekamy. Więc tutaj najważniejsze jest w wykonaniu tego po prostu utrzymanie równowagi, a nie siłowanie się z nim. Zobaczcie. Jeszcze raz. Element stawiam, opieram, stabilizuję. Ten motocykl teraz sam stoi na stopce centralnej. Oczywiście dzięki mojej pomocy. Stopą przenoszę ciężar, przyciskam stopą, przenoszę ciężar na tą stopę. Staje, nic się nie dzieje i w tym momencie lekkie szarpnięcie i zobaczcie, on poszedł. I to jest wszystko w temacie. Trenujcie, chętnie udzielę wam więcej informacji, natomiast trening się nie mistrzał. Wierzcie mi, w ten sposób słaba osoba jest w stanie motocykl 300-kilowy targać na centralną, jakby ważył 10 kg. Dziękuję, to wszystko.